smalczyk i pałka policyjna? No to korzystam. Jazdunia. Poczekajcie, poczekajcie, wyluzujcie. Emocje, emocje. Coś poszło nie tak. Jak to się stało? Zresztą i tak prawda wyszłaby na jaw. Siemanejro, witam was Wujek Dolar w 7. już odcinku Uncle Dollar Show. Widzów nam przybywa, dzięki za wszystkie wyświetlenia, dzięki za wszystkie subskrypcje, lajki, komentarze i nasza zbiórka rośnie, aczkolwiek tutaj z tą zbiórką na Fundację Pomóż im mogłoby być trochę lepiej, także jeżeli nie możecie nawet wpłacić na tą zrzutkę, to udostępnijcie chociaż ten film, żeby się bardziej niosło. Jak wy nie możecie, to może akurat traficie z udostępnienia na kogoś, kto pomoże nam zebrać te 100 tysięcy. Przedstawię wam teraz naszych dzisiejszych wspaniałych graczy, a zagrają z nami dzisiaj Przemek, Eliza i Michał. Cześć, cześć wszystkim. Witam was serdecznie. Siemano wszystkim. Witajcie, brawka dla graczy. Jak to zwykle u wujka bywa, zagramy dzisiaj o szeleszczące 4 stóweczki, które wylądują w portfelu któregoś z dzisiejszych graczy. I na początek, jak to zwykle, damy graczom po 7 paczuszek. Dzisiaj zaczniemy od Przemka. Powiedz parę słów o sobie. Cześć wszystkim, jestem Przemek. Mieszkam na co dzień, pracuję w Belgii, w Gencie. Lubię jazdę na rowerze, dobrą muzykę. Witamy cię serdecznie. Tasujemy karty, rozkładamy na stole. Emocje, emocje. Którą kartę odkrywamy? Trzecią z lewej. Proszę bardzo, jedno oczko. I w polu numer 1 mamy kartę żółtą, czyli pytanie quizowe. Wojku, coś hardkorowego. Skąd bierze się rtęć? A. Z termometrów. B. Z węgla. C. Z piasku. Czas start. Nie wiem, na co obstawić, tak za dużo rtęci nie wiem, ale powiedzmy, że odpowiedź B. I to jest bardzo dobra odpowiedź i za odpowiedź dostajesz 2 stóweczki. Jest. I przechodzimy do naszego rodzynka, do Wisienki. Eliza, powiedz parę słów o sobie. Cześć, mam na imię Eliza. Pracuję w Fartuchu, kocham koty i ludzi, bardzo stąpam po ziemi, ale jestem pozytywna. I cóż, karty potasowałem, rozkładamy. I twój ruch, którą kartę odkrywamy? 5 od lewej, jak nie będzie za trudne. 5 od lewej, proszę bardzo. 2. Raz i dwa. Polo numer 2. Karta Extra Face. Czym nas zaskoczy ekran? Wesoło. Nie róbmy takich koci oczu. Elegancko. Poręczna blondynka, no. Iti. A miał kiedyś ksywę Iti. Wpasował się Extra Face twoją historię. Przechodzimy teraz do kolejnego naszego gracza. Michał, twoja kolej, przedstaw się. Siemano, pochodzę z małej miejscowości, gdzie lubią dolary, czyli Moniek. Jestem mokcem, no i w wolnym czasie się ganiam z ptkami, grając w ASG. No i pięknie, życzę dzisiaj powodzenia. Karty potasowane, rozłożone i twój ruch. A, na dzień dobry, pierwsza z lewej. Pierwsza z lewej, proszę bardzo, 3 oczka. Raz, dwa, trzy. I w polu karta 3 pola w przód. Raz, dwa, trzy. To jest jakaś ustawka. Tutaj nie ma ustawek, tu rządzą karty, rządzi los. Jest magia kart. Szczęście nowicjusza. Tak. I przechodzimy do Przemka, twój ruch. Trzecia, ale z prawej tym razem. Trzecia od prawej, proszę bardzo. 2 oczka. Raz i dwa. I na Przemka czeka karta czerwona. Wymień 3 rzeczy, które można polizać. Czas start. Nie, można polizać językiem nos, palec. No niestety, nie wymieniłeś 3 rzeczy w czasie. Coś poszło nie tak. Ja najbardziej lubię lody. Tak. Kwestia umowna. Przechodzimy do pięknej Elizy. Ja lubię bolero. Ja też. Karty potasowane, rozłożone. Twój strzał. Trzecia od lewej. Trzecia od lewej. Proszę bardzo, 4 oczka. Ładny ruch. Raz, dwa, trzy i 4. I mamy kartę Extra Voice. Wow. Ja mam szczęście. Dla Kotek na płotek i bruda. Jest dobrze. Z Elizy schodzi teraz Extra Face i przechodzimy do Michała. Którą kartę wybierasz? Była pierwsza z lewej, dobra, to teraz pierwsza z prawej. Pierwsza z prawej, proszę bardzo, 4 oczka. Raz, dwa, trzy. I Michał jako pierwszy wjeżdża na poziom drugi. I 4. I na Michała czeka karta czerwona. Wymień 3 rzeczy, które mają na sobie gumę. Czas start. Felga, pałka policyjna i... nie wiem. Aj, kurczę, dobrze zacząłeś. Ale jakie doświadczenia, pałka policyjna. Nie chciałem powiedzieć brzydko. Jak będziesz w moim wieku, już się nie będziesz wstydził. Ale widzowie są młodsi od nas. Ja tam nie wiem, ja niedoświadczona jestem. I przechodzimy do Przemka. Druga z prawej. Druga z prawej, proszę bardzo, 3 oczka. Raz, dwa i 3. I w polu numer 6. Karta zielona, kasa. Na Przemkę konto leci 2 stóweczki. Dobrze, dobrze, magazynujemy jeszcze. I przechodzimy do Elizy. Druga z prawej. Druga z prawej, proszę bardzo, 1 oczko. No coś Elizie dzisiaj nasza plansza nie służy. I mamy kartę białą, czyli karta neutral. I Eliza ma już ochronę. Dziękuję, dobre i to. W jednym odcinku dzięki karcie neutral ktoś wygrał tylko dlatego, że tą kartę miał. No to ja czekam i panowie, ja jestem jedyną kobietą, żeby nie było. Kobiety lubią wygrywać, więc trzeba trochę się zastanowić, jak grać, tak? Że mnie ta karta uklapsnął. Elizie, zabieramy już Extra Voice. Dziękujemy, że nas tutaj trochę rozbawiłaś. I przechodzimy do Michała. Karty gotowe. Którą wybierasz? Druga z lewej. Druga z lewej, proszę bardzo. 4 oczka. Raz, dwa, trzy i 4. I 2 pola do przodu. Nice. Wow. Raz i 2. Kolejni gracze muszą uważać, bo za chwilę tu Michał taki rozpędzony za szybko grę nam tu skończy. O nie, nie. Nie tedy droga, córciu. Ja na razie mam depresję. Mamy nadzieję, że w najbliższej kolejce zdmuchniemy ją w siną dal i przechodzimy do Przemka. Dobra, zróbmy pierwszą z lewej. Pierwsza z lewej, proszę bardzo. 2 oczka. Raz i 2. Aby tylko dobrze wyhamować. Przemek powolutku, ale kaskę zbiera. I w polu numer 8 karta żółta. Kto może zrobić sobie tatuaż na NFZ? A. Prezes NFZ. B. Każdy. C. Nikt. Czas start. Ja myślę, że na wesoło to odpowiedź A. Prezes NFZ. Ale to ostateczna odpowiedź? Tak, to była ostateczna odpowiedź. Ta odpowiedź ostateczna jest bardzo wesoła, ale niestety prezes nie może. Parę seteczek uciekłeś i sprzed nosa. Szkoda. Ale jest zabawa. Jest. Przechodzimy do Elizy. Coś musimy tutaj zaczarować, żeby Elizie depresja uciekła w siną dal. Dolać do szklanki. Karty zaczarowane. Trzecia z prawej. Trzecia z prawej, proszę bardzo. 3 oczka. Mogło być gorzej. Szału nie ma. Raz, dwa. Jazdunia. Lecę. Windą do nieba. I 3. I w polu numer 10. Karta zielona. Kasa. Kasa. A widzisz, 3 stóweczki. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Gratulacje, Eliza. Gratulacje. Pierwsza kasa. Jak to się stało? Jak do tego doszło, nie wiem. I przechodzimy do Michała. Druga z prawej. Druga z prawej, proszę bardzo, 3 oczka. Raz, dwa i 3. Michał w polu 19. I karta czerwona. Wymień 3 zagrychy do wódki. Czas start. Ogórek, smalczyk i kiełbacha. I brawo! Szybko powiedział, całe życie pije. To było za łatwe. Praktyka czyni mistrza. I na Michała konto leci 4 stówki. Pierwsza kasa, nice. Wracamy do Przemka. Poproszę teraz 3 z prawej. 1, 2, 3, to ta będzie, dobra. I w polu numer 9 karta zielona, kasa. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Na Przemka konto leci 2 stóweczki i przechodzimy do Elizy. Depresja już daleko, Eliza? No jeszcze trochę, jeszcze potrzebuję jakiejś... Jeszcze większych bodźców potrzebujesz? Z psychoanalitykiem. Ja myślę, że 2-3 stówki poprawię humor. Myślę, że tak. I... Druga od prawej. Cztery oczka, brawo! Wow. Idziemy, brawo, cztery brawo. Pola. Raz, dwa, trzy i cztery. I w polu 14 mamy kartę białą. Przechodzimy do Michała. Dobra, teraz trzecia od lewej. Trzecia od lewej. Cztery oczka. I Michał jako pierwszy wjeżdża znowu na poziom trzeci. Raz, dwa, trzy i cztery. Michał w polu 23 w Extra Voice. Tym razem Michał nas zabawi swoim wokalem. Do nieba nie chodzę, bo jest mi nie po drodze. Dobre, dobre. Śpiewaniem to ty na życie nie zarobisz. Każdy śpiewać może trochę lepiej lub trochę gorzej. To prawda, jak śpiewał klasyk Jerzy Sztur. I przechodzimy do Przemka. Zanim wybiorę kartę, to ja może bym skorzystał z tej kasiory, co zarobiłem. Głos rozsądku. To freezer na Michała. Pobieramy 8 stówek i freezerek, powiadasz, leci na... Michała. Zapamiętam. Michał zamrożony. A teraz wybieram drugą kartę z prawej. Dwa. No i git! Los się do ciebie zaczyna uśmiechać. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć. O, co tam będzie? Karta czerwona! Tak myślałem. Wymień 3 rzeczy, z których znana jest Polska. Czas start. Na pewno z wódki, tatara i gościnności. I brawo, dobre odpowiedzi, zaliczamy. I na twoje konto leci 4 stóweczki. Odrabiasz. I przechodzimy do Elizy. Eliza jakiś tam kawał nam miała opowiedzieć. To jest twoje 5 minut. Opowiem. Tak, to jest moje 5 minut, będę sławna. Blondynka dowiaduje się, że jest w ciąży i krzyczy: wow, wow, nie jestem gotowa, nie jestem gotowa, nie mam domu, nie mam nawet męża. W pewnym momencie wpada na genialny pomysł. Kurczę, a może to nie moje? Trzeba się śmiać. Dobre. Dajcie coś popić. Karty w międzyczasie potasowałem. I Eliza. Pierwsza z prawej. Pierwsza z prawej. Dwa oczka. Nie ma szaleństwa. Raz i dwa. Na Elizę czeka piocha. Michał niestety zamrożony, także sobie poczeka. A ja chciałem Elizę klepnąć. I wracamy do Przemka. Trzecią z lewej teraz. Trzecia z lewej, proszę bardzo. 4 oczka. Raz, dwa, trzy i cztery. I mamy kartę pioru. No niestety szczęścia za wiele tu Przemka nie spotyka, więc niestety jeszcze raz rozkładamy karty. Teraz na pewno 6 wpadnie. Może oby nie, ale zobaczymy. I proszę bardzo. Druga prawo. Druga prawo. 4 oczka, no niestety. Raz, dwa, trzy i cztery. Opiję smutek. Twoje zdrowie. Gadło nasze. I kolej Elizy. No to Eliza pije. Dzisiaj wyjątkowo pijące towarzystwo nam się trafiło. Ja na urlopie jestem. Trzeba się schłodzić. I proszę bardzo, Eliza. Jak skorzystam z tej piąchy, to później będę mogła jeszcze normalnie losować kartę. No oczywiście. No to korzystam. I piącha leci do kogo? Do Michała. Do Michała, biedny Michał. Ała. O, sorry Michał. On i tak nic nie czuje, jest zamrożony. Czym ja cię podparłem? Jak silny będzie cios. Co będą pisać o tym w gazetach? Co powiedzą media? Tylko nie knockout. Pierwsza z prawej. Pierwsza z prawej. O matko. Upsi. Raz, dwa, zjeżdżamy. Jak mi przykro. Wiem, że kobiety są zawisne, ale bez przesady. Lubię Michała, ale bez przesady. Bardziej Eliza kocha wygrane w teleturnieju Wujka Dolara. I cóż. Zdecydowanie. Twój ruch. Trzecia z prawej. Trzecia z prawej. Oczka. Raz i dwa. Dwa pola do przodu. Raz i dwa. Dziękuję ci, planszo. Finalnie niezły ruch wyszedł. Zdejmujemy już z Michała freezera i Extra Voice. Michał wraca do żywych. Trzecia od prawej? Trzecia od prawej, proszę bardzo. 5 oczek. Raz, dwa, trzy. Trzeba uciekać, bo mnie tu biją. Czeka pytanie żółte. O co ludzie bili się w Lidlu? A. O karpia. B. O ziemniaki. C. O kiełbasę. Czas start. Byłem świadkiem, widziałem, odpowiedź A. O karpia! I to jest prawidłowa odpowiedź i na swoje konto leci 6 stóweczek. Proszę bardzo, 6 stówek. Ledwo tego wyszedłem żywo, ale widziałem. Pierwszy bieg, o 6 rano już stał w kolejce pod sklepem. To było akurat pół do 8, bo przed robotą. A ja się musiałem do domu zawieźć. Rozkładamy karty, Przemek. A ja poproszę kartę drugą z lewej. Proszę bardzo. Jednoczko. Idziemy, pole 16. Mamy kartę czerwoną. Wymień 3 wujków YouTube'owych. Czas start. Trudne pytanie, ale no na pewno Uncle Dollar. No niestety. Czas minął. I przechodzimy do Elizy. 4 piwka na punktach. 4ta z lewej. 4ta z lewej, proszę bardzo. 6 oczek. O ja, z tym alkoholizmem to mi się udaje. To zły znak. Mieliśmy już takiego gracza, którego mottem było piwo to moje paliwo. Coś czuję, że przegram. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć. Niespodziewanie Eliza wyłania się na prowadzenie w polu 26. Mamy kartę żółtą. Przegrywam. Michał, zrób coś. Ale to ja mogę. No, 1700 papiera na koncie. Zrób coś. Ale ona ma 2 karty okromne. To co jej zrobię? No właśnie. Postraszę? Nie zrobisz, możesz kasę stracić. Welcome to Africa, my friend. Pytanie, co moja żona powie na tą propozycję. Jakie jest najpopularniejsze słowo młodzieżowe? A. Naura. B. Śpiulkolot. C. Cringe. Czas start. Cringe. Cringe to nie jest to słowo. Śpiulkolot. Także Eliza kaski nie zarabia. Śpiulkolot. Łóżko. Śpiulkolot, śpiulkolot. Ja jestem za młoda, żeby takie rzeczy wiedzieć. Litość. Przechodzimy do Michała. Pierwsza z lewej. Pierwsza z lewej, proszę bardzo. 3 oczka. Raz, dwa, trzy. Tutaj czeka na Michała. Karta biała. Tym razem Michał dostał ochronę. Jeszcze mogę wygrać. Gorąca sytuacja. I Przemek, twój ruch. Szczęście w twoich rękach. Druga z lewej. 4 oczka. Raz, dwa, trzy, cztery. Polu 20. Czeka kasa. Na otarcie West na Przemka konto trafia 4 stówki. Ekstra. Portfel bogaty. Przydałoby się jeszcze z takim portfelem wygrać. Staram się, staram się. Może przerzuć się z piwa na flaszkę jakąś. Najlepiej własnego wytworu. Bo to paliwo za bardzo ci nie popędza do przodu. Mogę potwierdzić. I przechodzimy do Elizy. Czy Eliza wygra? Czy trafi więcej jak 4 oczka? O tym dowiecie się już za chwilę z kanału Wujka Dolara. Trzecia z prawej, poproszę. Trzecia z prawej. Słuchaj, to była trzecia z lewej, ale może być. Kurna, faktycznie. Widzisz, jakbyś mi o tym nie powiedziała, nikt ci nie szczaił i byś wygrała, ja bym poszedł. Sama cię wkopałaś. Sama cię wkopałaś. No tutaj powiem ci, że Lina u mnie... Będziesz musiał jeszcze raz tasować, to zrobisz. U mnie w programie uczciwość nie popłaca, z tego co widzę po poprzednich odcinkach. Także... O weź, to ja cofam się. Już jest po ptokach. Za późno. Czyli mamy jeszcze jedną szansę. 6. Wystarczy 4 już wygrywasz. Teraz może być 4 albo 6. Jak nie ma którejś z tych 2 kart, to szansę ma Michał. Ten finał chyba jednak był pisany. Ten finał widać był pisany Elizie. Raz, brawa. Dwa, trzy i cztery. I mamy finał. Zwycięzcą dzisiejszego odcinka jest Eliza, do której dzisiejsze szeleszczące 4 stóweczki już od Wujka Dolara wylatują. Dzięki, dzięki. Gratulacje. Eliza była nie do pokonania, coś tam wspominała o jakichś depresjach, ale to jak widać chyba chytry lis podpuszczała to do wszystkich. A okazało się, że na koniec wszystkich zmiażdżyła. Widzowie, dziękujemy, że zostaliście z nami do końca. Przypomnę tylko o naszej akcji, którą żeśmy zaczęli wspólnie z Mamą na Obrotach, Nowatorem i Michałem z kanałów TV Gry, TV Filmy. Akcja polega na tym, że ja po pierwszym odcinku wpłaciłem prawie 6000 zł na konto fundacji i ogłosiłem, że jeżeli widzowie z linku, który umieszczam pod każdym filmem, wpłacą w trakcie trwania całego sezonu 100 000 złotych, to ja po odcinku finałowym jeszcze raz wpłacam taką samą kwotę jak w pierwszym odcinku specjalnym. Także zachęcam wszystkich, żebyście wsparli tą naszą akcję, żebyście wrzucili tam choćby dolara, a jeżeli ktoś nie może, to nawet udostępnienie filmu może pomóc, bo jeśli wy nie możecie, to ktoś inny, komu udostępnicie ten film, może wpłacić i w sumie nazbieramy te 100 000 dla potrzebujących nieuleczalnie chorych dzieci. Pomagajmy, kochani! Eliza wygrała dzisiejszy odcinek, ale niestety z 1000 Wujko Dolarów to nie trafia na listę zwycięzców sezonu. Słuchajcie, drodzy widzowie, zmieniamy godzinę wyświetleń. Od następnego odcinka za 2 tygodnie będziemy pojawiać się w soboty o godzinie 14. Także zapraszam wszystkich serdecznie, a w tym momencie dziękuję już wszystkim za dzisiejszy odcinek, za wspólną fajną zabawę z naszymi graczami. I ja bym chciała z tego miejsca podziękować moim współgraczom. Bez was ta gra nie byłaby taka fajna. Dziękuję. Brawo. Świetnie się z wami dzisiaj bawiłem, także trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć. Było fajnie, dzięki. Cześć, dzięki! Pa! Na razie! Czemu ja kasy nie zarabiam? Tylko się ze mnie śmiejecie, o co tu chodzi? I na Michała to czeka... To duża nieuprzejmość! To duża nieuprzejmość! Zniecierpliwienie... Zło... Zaczynam się bać. Wymień... To mroczność jasna! Wujku Dolarze, to ja poproszę teraz 3. z prawej, no nie wiem, już próbuję, tak, no... Chciałbym wygrać w końcu 6 kart. 1, 2, 3, to ta będzie, dobra. No to tego, nie? No, ten. Brawo, no. Przemek. Tamten, wiesz, tego, dzięki, tamten. Dzięki. Także... się nisko. Mam prośbę. Słucham. Rozłóż jeszcze raz karty. Chcesz zobaczyć, czy byś wygrał? To tak zróbmy. Zacznie od minus ilu tysięcy? Na specjalną prośbę Michała sprawdzamy, czy gdyby Elizie się nie powiodło, to czy on w tej kolejce by wygrał. Rozkładamy karty. No i Michał, co byś strzelił? 3. z prawej. 3. z prawej, proszę bardzo. 6 oczek. Dobrze.